Niemcy chcieli wykrajać z Pomorza pas o szerokości 25 km. Witajcie w kolejnym odcinku ilustrowanego kanału codziennego. Kanału, na którym prezentujemy najciekawsze newsy sprzed wieku. Dziś sprawdzamy, o czym czytali Polacy 3 maja 39, a więc dokładnie 83 lata temu. Co miesiąc 10 tysięcy Żydów emigruje z Niemiec. New York Times donosi, że w Niemczech zwolniono z obozów koncentracyjnych znaczną liczbę Żydów, nakazując im opuszczenie Niemiec w ciągu 2 miesięcy. Jeśli tego nie uczynią, będą znów internowani w obozach koncentracyjnych. Nie pozwala się natomiast emigrować z Niemiec lekarzom Żydom, gdyż mogą być potrzebni w razie wojny. Niemcy chcieli wykrajać z Pomorza pas o szerokości 25 km. Wyszło na jaw, jak Hitler wyobrażał sobie szerokość pasa eksterytorialnego, przez który miałaby biec autostrada i linia kolejowa łączące Prusy Wschodnie z resztą Rzeszy. Szerokość pasa wykrojonego z terytorium Polski miałaby wynosić 25, a długość 36 km. Polska musiałaby więc ustąpić Niemcom około 900 km2 powierzchni. Kogut oślepił dziecko. We wsi Paławkowicze Małe gminy Kleckiej w powiecie nieświeckim wydarzył się wstrząsający wypadek oślepienia dziecka przez koguta. Do bawiącej się 3-letniej córeczki rolnika podbiegł w obecności rodziców i rodzeństwa kogut, który uderzeniami dzioba oślepił dziecko. Mimo natychmiastowej pomocy lekarskiej dziewczynka utraciła całkowicie jedno oko. A teraz czas na retro reklamy. Wiosna wabi, lecz obowiązek wzywa. Wielogodzinne przesiadywanie w ławkach szkolnych, w zamkniętych izbach nadwyręża organizm. Na wiosnę występują zwykle pierwsze objawy zmęczenia i wyczerpania. Objawy te to sygnały alarmowe, znak, że trzeba wprowadzić do organizmu większą ilość witamin i energiotwórczych substancji odżywczych. Zadanie to spełni owo maltyna doktora Wandera, koncentrat odżywczo-witaminowy o wybornym smaku. Jeśli zaciekawił Was odcinek, subskrybujcie nas, klikajcie w dzwonek i obejrzyjcie inne odcinki. Widzimy się codziennie o 19:00. Pozdrawiam.